Pomorska Telewizja Narodowa i jesteśmy koło wozu czarownic. Czarownice zostały tu dowiezione. Jedna wszedł do środka, tam czarownica jedna. Włeź do góry na nogami tam, do środka, do czarownicy. No już stanie obok. To są czarownice. Marihuana też została czarownicą. Jak widać, marihuana też jest. Należy do czarownic. Czy marihuana należy do czarownic? Należy, o jak? A miotłę ma swoją już? Miotło? Ten traktor stary przywiózł. Stary traktor przywiózł te czarownice. Siadaj, siadaj na traktor. Siadaj szybko. Będziesz wiozła czarownicę. Dzieci tutaj się kąpią. Jest luna park specjalnie dla dzieci. No, no. Jedź marihuana z tym traktorem. Marihuana czarownicę odwozi do diabła. Czarownicę odwozisz do diabła, rozumiem. Czarownicę do diabła. Do diabła. Do diabła. Tak, bo ja też diabeł jestem. Diabeł wcielony, to fakt. Ja wam powiem, że... Dzisiaj. Moją marihuaną jest strasznie ciężko. Dzisiaj. Bo ona diablica normalna. Diablica. No, czarownica, diablica. Ahoj, a panowie co tu robią? Pomorska Telewizja Narodowa. My? My? Ochraniamy. Aha, co ochraniacie? Obiekt. A to mają napaść? Ej, czarownico, co ty tu robisz? Strażę! Pomorska Telewizja Narodowa, witam. Z Gdańska. Agnieszka ze Zdrzewna. Aha, Drzewa jesteś? Gwinawicko. To jest marihuana. Marihuana jest. Ale wiesz co? To jest też czarownica. Marihuana. Gdzie masz więcej czarownic? Tam. Gdzie są? Tam. Właśnie mój mąż wygrał, pierwsze miejsce. To mąż też czarownik? Idziemy szukać następnych czarownic. Trzymaj. Oj, krowa jest i byk. Nasz wczorajszy. Krowa jest. Idziemy szukać następnych czarownic, bo tutaj zlot czarownic jest dzisiaj. Witamy następną czarownicę, Pomorska Telewizja Narodowa. A ty jak się nazywasz, czarownico? Ja? Jak? Zaraz mi się skompletuje. Skompletuje się. Czarownica Henia. No? Henia, a czy masz jakąś miotłę do latania też? Mam! Gdzie? Widziałeś, kto wygrał? Kto wygrał? Tam. Uważaj, bo ci podprowadzę. Widziałeś, kto wygrał? No kto wygrał? Mój mąż. Twój mąż. To czarownica też jest? Z nami? No idę szukać czarownic. Pokaż mi to, gdzie te czarownice, bo specjalnie przyjechaliśmy tutaj do was na spotkanie czarownic. Ten z białymi włosami, z daleka widać. No. Bo w Lęborku, znaczy w Łebie jest tam dzisiaj święto Łeby znowu jakaś. Oj, parada. Ale po co oni tak zrobili? Oni wszystko razem, no właśnie to. Bez sensu. Nie? Ja byłem o 16, nie było nikogo, oni podobno tutaj przyjechali. No tak. Czy z Łeby, no. Aha. Tutaj przyjechali, a potem tam będą robić. To źle zrobili, przecież dobrze. Ludzi też informują. Bo ludzie przecież mają napisane w rozkładzie jazdy. Stój! A ty jesteś 102? Tak, 102. Szalona czarownica, zakładaj to. Szalona. Pomorska Telewizja Narodowa. A jak masz na imię szalona czarownica? Wiktoria Naczyk. Wiktoria, ładnie. No gdzie mamy jeszcze czarownicę? O, tu jakaś czerwoną sukienką jest, taka duża czarownica. Co to za namiot czarownic? No nie wiem, to jakieś pole. Niedoperze wylatywały. Niedoperze wylatują? Na motorach czy bez? Nie, na rolkach. Rolka. Na rolkę. Ahoj. Gdzie te czarownice? No tam. Idziemy do czarownic. Witam Pomorska. Pomorska Telewizja Narodowa. Cześć. Cześć. Pan będzie... O, to jest Święty Mikołaj chyba, czarownica czy mi... Mag. Mag? Mag. Może na coś powie, przepowie nam coś. Wątpię. Może coś przepowie. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, co wy to robicie? Wygrywamy! A ty białobrody, kto ty jesteś? Samurę. To? Samurę. Aha. Możesz nam powróżyć coś tam, przepowiedzieć na następną przyszłość? Wróżymy, ja się w przyszłym roku też wygramy. A co chcecie wygrać w ogóle? Wszystko. Poloneza, czy Fiata, czy dużego? Lepsze miotły. Lepsze miotły. Aha. A jaką miotłę macie teraz? No nasze właśnie się ładują. Miotły się ładują? A jak? To my jakieś miotły... To są nowoczesne, na baterie, także ładujemy. Daleki zasięg macie na tych miotłach? Oj, wielki. Gdzie dolecisz? Do Łeby?
gdzie chcemy. Zależy, do Gdańska jak... też? Do nas? Też, pewnie, że... Marihuana, zapoznaj się z tą czarownicą, to jest moja czarownica, znaczy gorsza od diabła. No. Weź to, potrzebuję się dotrzymać. Co tam masz? Co tam jest? Czym się naszmarujemy? To jest do prania, czy do smarowania? Nie, do smarowania, do smarowania. Pupy się smarujecie? Aha, no dobrze. Będziemy poprawiać cerę. Cerę. A cerę to się ceruje chyba, nie? A ty masz suchoty galopujące. A jak? Rozumiem. Po ziołach. Po ziołach. Ziółka parzyłaś. My wszyscy po ziołach. A ty jak masz na imię, czarownico? Magdalena. Magdalena. Oczywiście, wszystkie po ziołach jesteśmy. Po ziołach. Na zi- tak. Jakie zioła? Marihuana kaszysz, bo tu jest moja adiutantka marihuana. Przywitaj się. Moja adiutantka marihuana. Daj jej buzi. Daj jej buzi. Daj jej buzi, bo ona lubi buzi. No. Idziemy tam. A pan też jest czarodziej? Nie, ja nie jestem. Nie czaruje pan. Nie, ja nie czaruję nic. Wszyscy czarodzieje. Tu mamy policyjne wozy. Idziemy, chodź tutaj. Marihuana, idziemy za policji. Ahoj, Pomorska Telewizja Narodowa, szukamy czarownic, czy podobno zaginęły jakieś, czy coś wiecie na ten temat? Były gdzieś tutaj. Ta, a to nie ma z tyłu, gdzieś tam jakieś z psami się nie kochają? Chyba się nie schowały. A namiotłe nie mają? Dobrze. Witam, czarownic szukamy, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Była jedna? Nie macie jakiegoś na pace? Nie, na pace nie mamy. Nie? Żadna im przeskrobała nic? Nie. Wszystkie tutaj zgodnie z przepisami latają na miotłach, rozumiemy. A tu mamy psy. A to są czarownice z psami, czy jak to jest? Czarownice z psami? Wszystkie? Tak. I co wy ty z tymi psami robicie? O, ze słupska jest... Oj. Jakie groźne psy! Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Czerwony korsarz. Co to za pies? Jak się bawi? Kronos. Jak? Kronos. Kronos. Niemiecki. Niemiecki. I co? On sypuje, zasypuje, czy zakopuje, czy odkopuje? Wszystko naraz. Wszystko naraz. A pani co ma za psa? Niemiecki, proszę pana, szary. A pan jest przewodnik, jak pani ma na imię? Ja? Magdalena. Magdalena. A pani jest czarownicą? Tak. Też, no rozumiem. A tutaj co to jest? O, taki biały, ładny. No dobra, dobra, no dobra. Jak się wabi ten biały? Luna. Luna. A tamten czarny? Aron. No ładnie. A pan też czarownica? Też. Czarownik. No widać. Generalnie czarodziej chyba. Co to za pies, jak się wabi? Ares. To on to odkopuje czy zakopuje? Zakopuje. Zakopuje, ale już po śmierci chyba. Przed i po. Rozumiem. Jak to woli, będę tak, a pani czarownica jaka, jak pani ma na imię pani czarownica? Ola. Pani uciekła z przedszkola, tak? Oczywiście. No, Ola. No, Słupsk, normalnie Słupsk. No to wy tu ze Słupska aż przyjechaliście? Ile to jest do Słupska kilometra? Nie wiem. 40. A to bliżej jak do Gdańska. No to patrz, no. Idziemy dalej. Tam mamy straż pożarną. Szukamy, czy czarownice się pochowały. Nie widzieliście więcej? No. Widziała pani jeszcze jakieś czarownice? Pani też czarownica? Jak pani ma? Jakiego psa? Jak się bawi? Jak? On kopie, zakopuje czy odkopuje? Co odkopuje. 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 Aha, bo to takie co zakopują. Bardzo ładnie odkopuje. Tak. I panią też odkopał? Jak? Kiedy panią zakopali? A to ty niedawno. To niecałe 2 lata temu. Coś teraz nie gadać. Czyż film kręcę. Marihuana, cicho bądź. Tu mamy wozy strażackie. Tak. Tu mamy takie wozy strażackie, a strażacy co robią? Opalają się? Tak jest. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Skąd jesteście, z jakiej straży? OSP Wrzeszcze, OSP Wisko. Wrzeszcze? Wrzeszcze. Bo ja jestem z Gdańska Wrzeszcza. A to Wrzeszcze, aha. Wrzeszcze. To też Wrzeszycie? Wrzeszcze. Wrzeszcze, ale Wrzeszycie tam czy nie? Jak tam jest? Cicho, cicho czy spokojnie? Nie ma wrzeszczy blasków. Ładne, fajnie, elegancko. Dobrze, a czarownice u was też są? Też są. Są co? Bo tu szukamy czarownic, bo nam się czarownice gdzieś pochowały. Nie ma u was gdzieś tam pod kołem? Siedzą, nie wiem. Nie ma czarownic, może namiotne wleciały gdzieś tam z tyłu? Może. No, co to jest w ogóle to? Jak to się nazywa, pan powie? Przewijanie, nawijanie, zawijanie, co to jest? Nie wiem, pytam tego pana. Kto to dowodzi? Pan to dowodzi? Dzień dobry, pan to dowodzi? Nie, jestem kierowcą. Kierowcą, a kto to dowodzi? Gdzie jest dowódca? Dowódca poszedł na zgady. Szuka rumu? Tak. Rozumiem. Gazet ochroniona, no dobra. Gmina Wicko. Gmina Wicko. A co to za... Jelcz to jest, prawda? Mamy tutaj samochód marki Jelcz z gminy Wicko. No szukamy tych czarownic dalej.
jedna jechała na rowerze i zostawiła. No i to tak wygląda samochód. Z Wicka, Ochotnicza Straż Pożarna. Dzień dobry panu. Dobry, dobry. Pomorska Telewizja Narodowa, co wy tam robicie? Jak co, walimy w tytę. Dobra, a niech pan powie, co tam się... To takie urządzenie jest specjalne, to do czego ono służy tam? Zwijanie, nawijanie, co to jest? Jakie? No chodź, pokażę ci, chodź szybko. Chodź, pokaż mi, bo ja nie wiem, co to jest, ja chciałem się dowiedzieć. O, schody się otworzyły. A ja? Dzienny strażak wyskoczył. No pewnie. Jak masz na imię strażak? A, Marek. Marek, dzień dobry, Czerwony Korsarz, Polska siema, Telewizja korsarz, Narodowa. Siema. Słuchaj, zobacz no, tutaj, co a, to jest, co to jest, o, do czego to służy? Zwijanie. Analizy. To wy zwijacie, odwijacie, do czego to służy? Jak do czego? Szybkiego reagować. I co, na co to reaguje? Na kobary? Tak. Na teraz. Żaby. Żaby mógł. Żaby. Aha, i zwijam żaby wszystkie? Tak, no, tak. I potem jak się pali... też zabija od razu. A ja nie jestem pirat, ja jestem Czerwony Korsarz, oficer Marynarki Królewskiej. A, królewskie. Widzisz chyba. No, także nie ryzykujcie. Nie, z Gdańska akurat. Blisko. No. No i co tutaj, te węże czerwone i białe? Dlaczego są czerwone i białe? To tak narodowe barwy czy co? A jak? Aha, muszą być. Oczywiście. No ale białym to co się robi? Jak to się zwija? Robi? Zwija? Zwija i rozwija. A czerwony? To samo. Aha, to znaczy w zasadzie, ale które są bardziej odporne na wodę? Obydwa. Obydwa są na wodę odporne. A na ogień które bardziej? Obydwa. Też? Ja myślałem, że czerwone to bardziej do ognia, a te białe do wody. No widzi pan, dobry, czekaj, dobry, ma pamięć. No, a to jest agregat i co on tu robi? Ten agregat. To jest pompa? Nie, to jest jak dziewczyna rodzi. Ekrany, to pan. Dziewczyna rodzi, no mów pan. Jak dziewczyna robi, to co? No. Trzeba przepukać. A to są te prądownice, tak? Dużo prądu mają? Płacą coś za to? Trzeba spróbować? Może spróbować. Nie, no ja już próbowałem nie raz. I też jestem ochotniczy. Na końcówkę można zawsze sobie założyć. Kiedyś one gdaj byłem w Polenie Gdańskim. I w rafinerii też pracowałem. No, to życzę powodzenia i dużo tych zgaszonych pożarów. A najlepiej, żeby ich nie było, no. Prawda? Ahoj. Cześć. Ahoj, kapitan. Pomorska Telewizja Narodowa, gmina Wicko. No, nadal trwa zlot Parada Czarownic. No i strażacy też są w to zamieszani, jak widać. Ahoj.